za sobą Filipa Zagórskiego i całą grupę samochodów, w których wydarzył się taki oto incydent. Aleksander Olejniczak, no przesadził zdecydowanie, zaraz będziemy to widzieli bardzo dokładnie, niewiele brakowało, by na dach poleciał także Patryk Borek, a to było już przecież ostatnie okrążenie całego sezonu, bo to było ostatnie okrążenie tego wyścigu, zatem Olo Olejniczak w taki oto sposób zakończył tę rywalizację. O właśnie, zbyt mocno przyciął zakręt, podniosło go na tym krawężniku, odwróciło, no i kiedy leciał bokiem w pułapkę żwirową, nie miał już nic do powiedzenia, był tylko pasażerem.